18 maja 1920 roku o 9 rano nie było mnie jeszcze na świecie. Jak mi później powiedziano, urodziłem się po południu między 5 a 6. Mniej więcej w tym samym czasie, po południu między 5 a 6, tyle że 58 lat później zostałem wybrany na papieża. Świat potrzebuje tej miłości. Nadszedł czas, żeby Chrystusowe przesłanie dotarło do wszystkich. Nadszedł czas, aby orędzie o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem nowej cywilizacji. Cywilizacji miłości. Orędzie. O miłosiernej miłości Kościół pragnie niestrudzenie głosić nie tylko żarliwym słowem, ale także gorliwą praktyką miłosierdzia. Dlatego też nieustannie wskazuje na wspaniałe przykłady tych, którzy w imię w miłości człowieka i Boga szli i owoc przynosili. Różne są czasy, w których żyli. Różne były ich osobiste dzieje. Jednak jednoczy ich ten szczególny rys świętości, jakim jest oddanie sprawie miłosierdzia. Kiedy wędruję poprzez polską ziemię, od Bałtyku, przez Wielkopolskę, Mazowsze, Warmię i Mazury, kolejne ziemie wschodnie, od białostockiej aż do zamojskiej, na zachód i na wschód od Sanu, wzdłuż górskich łańcuchów Bieszczad ku południowi, wzdłuż rzecznych dolin w stronę Wisły ku północy. I kontempluję piękno tej ojczystej ziemi, uprzytamniam sobie ten szczególny wymiar zbawczej misji Syna Bożego. Tutaj z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tutaj śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku. A wszystko świadczy o miłości Stwórcy, o ożywczej mocy Jego Ducha i o odkupieniu. Wszystkie te istnienia mówią o swej świętości i godności, którą odzyskały wtedy, gdy pierworodny z całego stworzenia przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Niełatwo jest zrezygnować z powrotu do ojczyzny, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanych pszenicą, pozłacanych żytem, jak pisał Mickiewicz, do tych gór i dolin, i jezior, i rzek, do tych ludzi umiłowanych. Ale skoro taka jest wola Chrystusa, trzeba ją przyjąć. Więc przyjmuję. Proszę was tylko, nie zapominajcie o mnie w modlitwie, na Jasnej Górze i w całej naszej ojczyźnie. Niech ten papież, który jest krwią z waszej krwi i sercem z waszych serc, dobrze służy Kościołowi i światu. I muszę się przyznać, że bardzo trudno mi rozstać się z polską przyrodą i z górami i z jeziorami. Nie wiem, jak to będzie. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Otwórzcie Chrystusowi na oścież drzwi kultury, ekonomii, polityki, rodziny, życia osobistego i społecznego. Nie ma na ziemi innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, jak tylko to imię. Imię Odkupiciela Człowieka. Tylko Chrystus jest naszym pośrednikiem u Ojca, jedyną nadzieją, która nie zawodzi. Bez Chrystusa człowiek nie pozna siebie w całej pełni i nie będzie wiedział do końca, kim jest i dokąd zdąży. I dlatego, zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Taką,
jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. I dlatego pozwólcie, że zanim odejdę, popatrzę jeszcze stąd na ten kraj, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga. I popatrzę stąd na Polskę. A on nam zostawił Polskę na dalszą troskę i odpowiedzialność. Zostawił nam Kościół, który w świecie coraz trudniejszym dalej ma być świadectwem i znakiem zbawienia. Po śmierci Ojca dzieci muszą dorośleć. I tak też ma być z nami. Nie wystarczy do tego świętowanie pamięci. Żeby go nie zawieść, sami musimy znajdować nowe odpowiedzi na dziś i na jutro. To nie znaczy, że odmówi nam swojej obecności dalej prawdziwej. Najbliżej tej prawdy już teraz są ci wszyscy, Bogu dzięki, coraz liczniejsi, którzy podjęli wszelkie staranie o refleksję nad Jego nauczaniem, studiując, medytując i zmieniając postanowienia, a także wszyscy, którzy spotykają się z Nim w modlitwie, w której jest na wyciągnięcie ręki. Wielkie rekolekcje sprzed pół roku były właśnie czasem modlitwy, która stała się doświadczeniem w skali świata. Spodziewana i zapewne rychła beatyfikacja będzie wielkim świętem Jego nowej obecności. Ale czekając na nią, nie uciekajmy od rachunku sumienia. Janie Pawle II, czy widzisz, jak szeroko są otwarte serca naszej młodzieży, jak szeroko otwarte są serca wychowawców tej młodzieży, jak szeroko są otwarte serca całej społeczności naszego miasteczka Ciechanowca, którego to ziemi dotknęła Twoja stopa. Tak jak powiedziałeś w testamencie swoim, że pragniesz wszelkie podziękowania zabrać w swoim sercu i zanieść je przed tron Ojca. Pragnę w imieniu nasz duszpasterzy pracujących tutaj, w imieniu kapłanów z dekanatu naszego ciechanowieckiego, bardzo serdecznie podziękować wszystkim tutaj zgromadzonym. W sposób szczególny pragnę dziękować tej młodzieży, naszej kochanej młodzieży z liceum naszego ciechanowieckiego za tę piękną duchową ucztę, którą przygotowaliście na czele z naszą przemiłą Panią, która przebywa z Białegostoku tutaj do nas, by właśnie ukazać z Łomży, bo Jarana w Białymstoku też urzęduje, żeby pokazać piękno właśnie tej chwili w rocznicę, kiedy odszedł umiłowany Jan Paweł II. Bardzo serdecznie dziękuję panu dyrektorowi, który pomógł właśnie to wszystko przygotować. Dziękuję wszystkim, którzy cokolwiek uczynili, by ten dzień, ta chwila była tak bardzo doniosła. Nie mogę zapomnieć o panach z policji naszej, którzy zapewnili nam, byśmy mogli tę chwilę w spokoju przed, chciałoby się powiedzieć, obliczem Jana Pawła II spędzić. Wszystkim bez wyjątku składam serdeczne podziękowanie. Jutro wszystkich tutaj zgromadzonych, waszych gości, którzy będziecie mieć może w swoich rodzinach, zapraszamy jako duszpasterze tutaj na godzinę 21 przed ten pomnik. Tutaj odbędzie się właśnie apel w
W dniu odejścia Jana Pawła II z tej ziemi raz jeszcze za wszelkie dobro, które dokonało się za przyczyną kogokolwiek na naszej ziemi ciechanowieckiej, ku czci Boga w Trójcy Świętej Jedynego i Jana Pawła II, Sługi Bożego, składam serdeczne Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.